muszę się zabrać. Cześć, to jest kolejny odcinek serii Wyzwanie. Dzisiaj, co prawda, miałem jechać na motor, ale jak zobaczyłem, co się dzieje za oknem, to zrezygnowałem. Ziemia jest zmarznięta, zamarzła mi rura z dopływu wody na zewnątrz, więc nie jestem w stanie umyć sobie motocykla, a nie będę jeździł na myjnie. Więc postanowiłem, że zrobię dzisiaj test Coopera. Kto wie, co to jest test Coopera, to wie, kto nie wie, to powiem, co to jest test Coopera. Test Coopera to jest oczywiście wymysł amerykańskich naukowców, czyli pan Cooper, amerykański lekarz, wymyślił to, żeby w miarę w prosty i łatwy sposób sprawdzać wydolność chyba żołnierzy, muszę doczytać, ale chyba żołnierzy. Więc test Coopera polega na szybkim sprawdzeniu swojej wydolności i za chwilkę powiem, co dalej. Uspokajające, daj spokój, kolejny dzień teatru za horyzontem pokój, my słońce i nikogo, nawet wiatru wokół spokój. O kurde! Ostatnio tutaj byłem, ja tu zawsze przyjeżdżam, tu mają treningi piłkarzy. A nie ma teraz nikogo. O, tu może być zamknięty. Spróbujemy. Obiekt monitorowany. Wszystkie furtki, jakie są wokół obiektu, są niestety zamknięte na klucz. No i cóż, no, uważam, że działam w słusznej sprawie, czyli na obiekt sportowy państwowy chyba, zespołu szkół technicznych, mam prawo wejść po prostu i tyle, więc wchodzę. Pelusia, jak ten? A musisz tu podać, Pelu. Chodź tu, Pelu. Chodź, tu, tu chodź. O, tak. Czekaj. Kogo się rozkłada? Pelu. Noga. Kiedyś tu byłam na zawodach. Tak? No, 100 lat temu. Słońce nam zaszło, szkoda. I teraz, na czym polega test Coopera? Test Coopera polega na tym, żeby w ciągu 12 minut przebiec jak największą ilość metrów. Co jest ciekawostką? Ciekawostką jest to w teście Coopera, że czy jesteśmy wyczynowymi sportowcami, czy amatorami, to każdemu wydolność spada mniej więcej po około 12 minutach, czyli jeśli zawodowy biegacz, oczywiście to jakiś tam procent jest ludzi, którym ta wydolność spada później, ale większość, ja już nie pamiętam, jakie są dane, ale około chyba 90% osób, to można sprawdzić. Ta wydolność spada właśnie przy tej 12 minucie, obojętnie czy jesteśmy zawodowcami, czy sportowcami wyczynowymi, czy nie wyczynowymi. Taka specyfika po prostu ludzkiego organizmu. I teraz, pan Cooper wymyślił całą tabelę do tego i podstawiamy dane, czyli wiek, płeć, wagę prawdopodobnie, z tego co pamiętam, i ilość metrów przebiegniętą w tych 12 minutach. Spróbuję to dzisiaj zrobić, określę to na podstawie potem tej tabeli i zobaczę, w którym jestem miejscu wydolności ja jako 40... Kurczę, nie wiem, ile mam lat. 40 chyba 6. 6? Aha, jest 2021, rocznikowo 4. Dobra, nieważne. Nie wiem. Dzisiaj do pomocy jest ze mną moja córka Jagoda. Jagoda pomoże mi w operowaniu kamerą i też zrobi test, po prostu, i krótko mówiąc. Towarzystwa. I do towarzystwa, tak. Sprawa wygląda w ten sposób, że należy zrobić, z tego co wyczytałem, oczywiście, rozgrzewkę. Ta rozgrzewka musi być dosyć solidna. Ja ją zrobię sobie jedno okrążenie na bieżni, troszeczkę się porozciągam. Kompletnie nie wiem, czego się mogę spodziewać. Troszkę nawet mam obawy. Biegnij! Do testu wykorzystam Endomondo, czyli włączę je
jak zacznę biec już ten dystans. W tej chwili jestem w trakcie rozgrzewki. Ustawię sobie budzik na 12 minut. Nie budzik, minutnik. Nie widać cię, bo jesteś pod słońce. Nie szkodzi, to widać. Dobra, rozgrzewam się. No, pa. Co? Dobra. Jestem po rozgrzewce. Ustawiam teraz Endomondo na... Jeszcze raz. Endomondo. To jest złośliwość rzeczy Marta. Nie. Ten podgląd... się nie włączył. Właśnie się dowiedziałem, że aplikacja Endomondo działała do 31 grudnia 2020. No jak nazwę, zobacz. Dobra, musiałem zainstalować aplikację bieganie. I teraz ta aplikacja będzie mi mierzyła... 5, 4, 3. Będzie mi mierzyła... 1, ruszaj. Ruszaj, dobra. To był test. Okej. Okay. Dobrze, oczekuję na dane. W porządku. Teraz tak, włączę sobie teraz minutnik. Trochę to jest skomplikowane. Kamera, aplikacja, budzik, wszystko naraz. Oczekuję na dane. Dobrze, jadę. Go! Za ostro wystartowałem. Jest źle. Praktycznie od początku nie umiem. Nie, telefon mi wypadł. Drugie. Koniec? Super, gratuluję. Ale przebiegłem 2640 metrów. Nie czyli wiem, czy 2 kilometry ponad. 2640 przebiegłem błędem, już wiem. Błędem jest wystartowanie pełną parą. Praktycznie 3/4 dystansu nie umiałem złapać oddechu i walczyłem o to, żeby nabrać powietrza. Dobra, jedziemy to podsumować do tabeli. I sprawdzimy, gdzie jesteś, na którym miejscu. Dokładnie, sprawdzimy, gdzie jestem. Dawaj. Mamo, te nogi rozczapisz. Dupa mu trzymaj, dupa mu trzymaj. Jestem... skłamałbym, gdybym powiedział, że nie sprawdziłem tego wyniku, bo od razu w momencie, kiedy przyszedłem i siadłem do samochodu, to oczywiście sprawdziłem to na internecie, jak ten test wyszedł. No i są dwie wiadomości. Pierwsza wiadomość jest dobra. Druga jest gorsza troszeczkę. Dla mnie oczywiście. Więc jeśli chodzi o tabelę, miejsce, w którym się znalazłem, w mojej kategorii wiekowej, to jest bardzo dobrze. Czyli ten wynik 2640 metrów przebiegniętych w ciągu 12 minut da mi wynik bardzo dobrze, czyli max. Natomiast jak przewinąłem tabelę w dół, to tam się pojawia tabela, która jest dla sportowców. I w tej tabeli dla sportowców, czyli bez kategorii wiekowej, niestety jest bardzo źle. Więc jest pole do poprawy, bo tak na początku się cieszyłem. O, jest bardzo dobrze. W końcu nie siedzę też na tyłku i cały czas coś tam robię. Ale jak potem popatrzyłem sobie na dół, no to jeszcze jest parę rzeczy do poprawienia i ten wynik można poprawić. Ja troszeczkę też do tego testu podszedłem celowo. Chciałem wiedzieć jak to zrobić jak najmniej. W sensie takim, że jakby nie szukałem tego nastawienia. Po prostu chciałem te informacje suche. Przebiegnie jak najwięcej w ciągu 12 minut.
Okazało się, że teraz już wiem, jak to robić, ponieważ po tym pierwszym razie już człowiek jest mądrzejszy i wiem, że zrobiłem błąd, że za ostro poszedłem do przodu od razu. Miałem te siły sobie rozłożyć, ale jest taka, tak przypomniała mi się taka historia, bo kiedyś rozmawiałem z takim chłopakiem, który, znaczy mój kolega, który wygrywa te wszystkie zawody tam cross-countrowe i ja mówię, kurczę, no wiem, jakąś, robisz jakąś politykę, znaczy w sensie nie politykę, czy masz jakiś plan działania do tego, jakoś to sobie rozkładasz te siły, nie? A on, wiesz co, mówi to, no nie, no flaga idzie w górę i faja do końca, nie? No okej, okay, no tylko trzeba też, ja rozumiem, to jest racja, to jest prawda, ale trzeba też zrobić wszystko, żeby się tego motora trzymać, jak ta faja jest odkręcona. Ja to zrobiłem przy tym teście Coopera, żeby właśnie ta faja poszła do końca i przez 3/4 praktycznie nie umiałem złapać oddechu. Dobrze. Test Coopera został zakończony podwójnym jakby wnioskiem, czyli wniosek jest taki, że jest bardzo dobrze i jest i nie do końca jest dobrze. No ale wiemy, co trzeba robić, wiemy jak działać. Trzeba po prostu troszkę zwiększać sobie te obciążenia i robić więcej. Te osoby, które mają zamiar startować, albo nawet jak nie mają zamiaru startować, zrobiły sobie taki test, spróbowały, gdzie jest ich miejsce, w jakim tym poziomie wydolnościowym są. Bo warto, bo to tak naprawdę nic nie kosztuje. Kosztuje nas to tylko jakieś tam ściągnięcie aplikacji. Endomon do mnie wystawiło. Dopiero się dowiedziałem o tym podczas, ale to już widzieliście na filmie. Aplikacja, zegarek. Sprawdzamy sobie 12 minut, ile przebiegliśmy. Podstawiamy sobie do tabeli. Tyle. I na zakończenie filmu chciałem podziękować oczywiście tym osobom, które oglądają, które dają łapki w dół, które nie dają, też chciałem oczywiście podziękować. Dziękuję za subskrypcję, jeśli możecie nacisnąć ten czerwony guzik, ten albo z tej strony, już nie wiem, to będę dźwięczny, będę wdzięczny. Filmy pojawiają się w miarę, myślę, regularnie, ale to nie jest tak, że robię to na siłę. Jeśli mam temat, jeśli chcę coś pokazać, to po prostu nagrywam i pokazuję. Te tematy, jak znam z praktyki, rodzą się na bieżąco i coś tam do głowy przychodzi, żeby pokazać. W zasadzie pokazuję to, co robię. No i tyle, nie będę kombinował za dużo. Dziękuję Wam i do zobaczenia do następnego razu. Trzymajcie się. Hej. Cześć.